operowej w Warszawie oczywiście. Lecą, lecą, lecą. Prawie jak w Rzymie starożytnym, co? Czyli ateiści. Czyli kto? Czyli no na pewno nie prawosławni, nie mormoni, nie świadkowie Jehowy, nie ewangelicy, no bo skoro Ewangelii w ręku nigdy nie mieli, to niby dlaczego mieliby? Ale mają takie butne, proszę Państwa, myśli, marzenia jak sędzina warszawska. No Krystyna Pawłowicz pięknie powiedziała o tej sędzinie warszawskiej, że jest rozkapryszoną starą panną. Sędzina, odebrać jej autorytet, odebrać jej prawo, odebrać jej przywileje, żeby aby przypadkiem za dużo nie chciała mieć, za dużo nie miała, gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Należało się tego spodziewać w systemie bezbożnictwa, w systemie ateistycznym, bo przecież mi się bać. Warszawa taka jest, prawda, moja droga? Warszawa taka jest. Nie masz tu ani świadków Jehowy, czyli takich ludzi, którzy by studiowali Pismo Święte dzień i noc, ani jakich innych może udających świadków Jehowy, mormonów, ewangelików, adwentystów. Nie ma, nie ma. A po prostu katolicy nic nie czytają. Książeczki. Śmieci. Szatan, diabeł im strasznie dużo lektury przygotował, ale to specjalnie po to, żeby oni nie mieli czasu na Pismo Święte i żeby byli tak głupi jak tabaka w rogu.